Sława. W programie Nichlot przedstawia. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Grzegorz Ćwik, reprezentuję miesięcznik Narodowy Radykalny Szturm, którego jestem jednym z redaktorów oraz także wydawcą. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć taki oto ciekawy temat i związany z bezpośrednimi problemami Polaków, czyli propozycję nowelizacji kodeksu pracy, jaką ostatnio 14 marca, czyli ponad tydzień temu, złożono do dalszych prac w Ministerstwie Pracy. Wynika to z prowadzonych od kilkunastu, od 18 dokładnie miesięcy, od półtora roku prac przygotowujących takie propozycje zmian. Te propozycje wychodzono z założenia, że są odpowiedzią na to, że obecny kodeks pracy funkcjonuje w kształcie sprzed 40 lat, a zmieniająca się i gospodarka, i technologia, i społeczeństwo, sposób funkcjonowania państwa i rynku pracy powodują, że ten kodeks pracy musi ulec zmianie. Zmiany te, jakie zaproponowano do realizacji, przepracowania i wdrożenia do ministerstwa, chciałem oczywiście ocenić i przeanalizować z punktu widzenia nacjonalistycznego, narodowego. Zacznę może od końca, to znaczy propozycje tych zmian z punktu widzenia pracowników, z punktu widzenia narodu uważam za niezwykle krytyczne. Po kolei, ponieważ kodeks pracy ma być wedle tego projektu zmodyfikowany niezwykle wszechstronnie i można powiedzieć, że jest to prawdziwa rewolucja dla typowego, przeciętnego pracownika, przeciętnego Polaka. Większość elementów, które składa się na sposób funkcjonowania Polaków na rynku pracy, ma zostać zmieniony. Pierwszym elementem, który ma zostać zmieniony, są umowy. Z jednej strony to oczywiście dobrze, że mają zostać zlikwidowane możliwości zatrudnienia na podstawie umów tzw. śmieciowych, czyli cywilnoprawnych. Jednak z drugiej strony wprowadza się szereg kolejnych możliwości zatrudnienia na innych zasadach niż na podstawie umowy o pracę, czyli na przykład na podstawie tzw. pracowników autonomicznych, na podstawie pracy sezonowej i innych elementów. Tutaj jakby warunkiem, który ma powodować możliwość takiego zatrudnienia, jest ilość godzin, jakie taka osoba może przepracować. One są ograniczone do 20 czy 40 w skali miesiąca, natomiast wszyscy wiemy, jak wygląda praktyka i bardzo prawdopodobne jest i ja jestem pewien, że niestety będzie to dość powszechne, że pracownicy, którzy do tej pory pracowali na śmieciówkach, zostaną postawieni przed wyborem albo utraty zatrudnienia, albo dostania pracy na nowych, jakby można powiedzieć, nowej inkarnacji tych umów śmieciowych. One są o tyle niestety niekorzystne, że nie chronią przed zwolnieniem, tak jak chroni umowa o pracę, nie mają też szeregu innych zabezpieczeń. Kolejna sprawa, urlopy. Z jednej strony znowuż dobrze, że wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, będą mieli możliwość otrzymania 26 dni urlopu na cały rok, a nie tak jak dzisiaj, kiedy ten warunek 26 dni jest uzależniony od stażu pracy, czyli trzeba mieć 10 lat stażu pracy, aby mieć 26 dni, w innym wypadku musi tych dni 20. Jednak tutaj mamy znowuż dwie takie furtki, które niestety będą bardzo niekorzystne dla przeciętnego pracownika. Po pierwsze, pracownicy, jeśli chodzi o urlop na tak zwany na żądanie, dzisiaj mogą złożyć go nawet w dniu, w którym chcą wziąć taki urlop. Propozycja zmian jest taka, aby mogli taki urlop na żądanie wziąć najpóźniej 24 godziny przed dniem, kiedy chcą wziąć wolne. Co oznacza, że tak naprawdę taki urlop na żądanie nie będzie niczym się różnił od urlopu wypoczynkowego. To jest dość duży problem. Drugi, jakby dużo szerszy kontekst tych zmian dotyczących urlopu jest to, jak ten urlop należy brać, czyli po pierwsze pracodawca musi wyrazić zgodę na proponowany mu termin, po drugie, jeżeli nie wyrazi tej zgody, samemu może wyznaczyć pracownikowi w minimum 60 dni wcześniej termin tegoż urlopu. No i trzecia oczywiście zmiana, która jest dość szeroko komentowana, czyli urlopu nie można, mówiąc kolokwialnie, chomikować, czyli trzeba wykorzystać go w danym roku, najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku. Kolejna zmiana, jaką ma wprowadzić ten nowy kodeks pracy, to kwestia zwolnień. Obecnie są pewne warunki, w których jakby w spełnieniu pracownik nie może zostać zwolniony. Takim warunkiem jest na przykład urlop wypoczynkowy czy zwolnienie lekarskie. Obecnie tego ma nie być, czyli pracownik, który jest na powiedzmy zwolnieniu lekarskim z powodu choroby czy wypadku, również może zostać zwolniony. I tu wyjątkowo szkodliwe nowum. Taki przepis ma również obowiązywać kobiety, które są w ciąży. Oczywiście zastrzeżenie jest takie, że ma to wymagać zgody Inspektoratu Pracy, natomiast łatwo można sobie wyobrazić, że w przypadku niedofinansowanego i bardzo słabo działającego Inspektoratu Pracy takie zgody będą wydawane lub być może w ogóle Inspektoratu Pracy nikt nie będzie o takie rzeczy pytał. Kolejna sprawa, nadgodziny.
Oczywiście obecnie jest tak, że pracodawca musi pracownikowi zapłacić za nadgodziny przy najbliższej pensji. Propozycja niestety takich zmian, jakie mają zostać wprowadzone, jest taka, aby pieniądze za takie nadgodziny nie były wypłacane od razu, ale były gromadzone na specjalnym koncie prowadzonym, to jest również skandaliczne, przez samego pracodawcę i dopiero po jakimś czasie, na przykład po kwartale, wypłacane pracownikowi. Kolejna zmiana, która zupełnie nie będzie moim zdaniem, nie będziemy w stanie w żaden sposób jej sensownie przestrzegać i będzie niestety furtką do wyjątkowego wyzysku, to opracowywanie czasu, który nie jest spędzony na pracy, czyli wyjść na papierosa, czasu spędzonego na spożycie posiłku i wszystkiego tego, co pracodawca uzna, że pracownik spędził czas na czymś, co nie jest związane z wykonywaniem jego obowiązków służbowych, na przykład na przeczytanie maila. Ten czas może on doliczyć pracownikowi dodanego przez umowę o pracę wymiaru jako dodatkowy czas do odpracowania. Kolejna taka zmiana to propozycja całkowitego lub bardzo wydatnego ograniczenia znaczenia związków w zakładach pracy, czyli tak naprawdę tych najniższych komórek, które stoją w obronie ludzi pracy, w obronie ich interesów. Cały ten kodeks na razie został przekazany do, tak jak powiedziałem, do Ministerstwa Pracy, gdzie ma być komentowany, gdzie ma być analizowany i gdzie ma zostać przekształcony w propozycje oficjalnych już zmian, które będą przedmiotem prac w Sejmie. Natomiast patrząc na dotychczasowe, powiedzmy 30 lat, analizując sytuację po 1989 roku, sytuację, gdzie tak naprawdę te przepisy w dużej mierze są przepisami martwymi, ponieważ w kontekście czy w sytuacji bilateralnego stosunku pracodawca-pracownik, pracodawca jest na wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji, a w wypadku ostatnio przykładowo obcięcia funduszy na Państwową Inspekcję Pracy, tak naprawdę wiemy doskonale, że pracownik niejednokrotnie posiada takie czy inne przywileje, takie czy inne prawa, natomiast nie ma praktycznie możliwości wyzyskania tego i regulacji. Więc sądzę niestety, że pomimo bardzo socjalnej, bardzo społecznej retoryki, jaką realizuje Prawo i Sprawiedliwość od ponad już 2 lat, będąc u steru tego państwa, propozycja ta jest niestety wyrazem możliwości dość poważnego ograniczenia interesu ludzi pracy. Tak naprawdę tych ludzi pracy jest dużo więcej. Co zresztą ciekawe, w mediach, to zarówno lewicowych, prawicowych, głównego nurtu, czy tych bardziej podziemnych, pojawiają się rozliczne komentarze, opinie na temat tych propozycji. I niestety, co ciekawe, wszystkie te komentarze są autorstwa pracodawców, są autorstwa analityków, są autorstwa ludzi związanych z dużym kapitałem, z dużymi konsorcjami, korporacjami. Natomiast nie widzimy żadnych tak naprawdę komentarzy związków zawodowych, pracowników, ludzi, którzy po prostu te przepisy będą musieli w sposób codzienny, permanentny przeżywać i po prostu będą przedmiotem funkcjonowania takiego prawa. Podsumowując na koniec całość mojego wywodu, niestety trzeba skrytykować taką propozycję, uznać ją za w gruncie rzeczy uderzającą w interes narodowy, ponieważ silny naród to także ludzie pracy, pracownicy, których interes jest chroniony przez prawo. Tutaj niestety widzimy wyraźnie, że PiS wychodzi w kierunku zmian warunkowanych polityką czy to kapitalistyczną, czy neoliberalną. Dziękuję. Sława.